Witajcie kochani, witajcie. Powiedzcie, czy mnie dobrze widać, czy mnie dobrze słychać, czy wszystko jest ok. Patrzę na wasz czat, kto już tutaj jest. Polka, bardzo mi miło. Jestem maturzystką, chciałam pani podziękować. Mam 14-15 punktów z matury. Super, czyli Polka najważniejsze, że zdane, świetnie. Bardzo, bardzo się cieszę. Tak, słuchajcie, Polki, że od tego zależy troszkę wasza przyszłość, jeżeli chodzi o egzamin, więc warto się starać, żeby mieć jak najwięcej punktów. Witajcie, witaj Mariusz, Dewcio, Karolina, witaj Gosia, Małgorzata, Lena, Maria, Michalina, Klara, witaj Safety, witaj, dzień dobry. Safety jest naszym moderatorem, bardzo dzielnie się z tej roli, na tej roli spisuje. Dzisiaj moderował prawie 10 tysięcy osób na live'ie z matury, z rozwiązywania matury. Także naprawdę wielkie podziękowania, Safety, jesteś wielki, super, super to wychodzi. Witajcie, Maja, Kacper, Alex, Kuba, Alicja, Agnieszka. Tak, bardzo, bardzo dziękuję za moderację, za pomoc. Basia, super, witajcie. Z racji tego, że ja jestem już dzisiaj za prawie 3 godziny, może nie 3 godziny, nie pamiętam ile on trwał, 2 godziny co najmniej live z matur, także zrobimy dzisiaj taki krótki, treściwy live z takim, tak Dewcio, było na live 10 tysięcy osób z rozwiązywania matur, więc no trochę jestem wypompowana, jakby nie było, bo tyle osób, tyle pytań, tyle chaosu, więc było troszkę sporo zamieszania. Safety, super, cieszę się. Tak, jak wybieram moderatorów? Osoby, które bardzo się udzielają, które są na wielu live'ach, zostają później w nagrodę moderatorami. Tak, kanał się rozwija, to raczej jest dobrze. Tak, tak, tylko zaskoczyła mnie liczba 10 tysięcy osób, no bo raczej live'y mieliśmy takie zawsze kameralne, więc no, po prostu tak Wam chciałam powiedzieć, że wybrałam dzisiaj temat potęgi, bo nie chcę, żeby ten live był jakiś długi, myślę, że do godzinki się zmieścimy, a potęgi to jest taki miły, przyjemny temat, więc akurat możemy się zająć potęgami po takim cięższym live'ie. O, właśnie robię Pani kurs. Eshi, bardzo, bardzo się cieszę, super, bardzo mi miło. Zapisy zawsze oglądam, super, tak, można oglądać zapis. Aktualnie już jest 100 tysięcy osób, już zobaczyło nasze rozwiązywanie matur na żywo, które właśnie było dzisiaj, więc no, super. Dobrze, kochani, live, tak jak mówiłam, potrwa do godzinki na pewno, w godzinkę się uwiniemy. Zrobimy sobie dzisiaj potęgi, czyli taki bardzo fajny, miły, przyjemny temat. Zawsze jest zdanie z potęg, jeżeli chodzi o egzamin ósmoklasisty, ale jest to taki dosyć łatwy, przyjemny dział, dobrze? No właśnie, więc tak, jeżeli chodzi o nasz pierwszy przykład, pamiętajcie proszę, że jest taka własność, jeżeli chodzi o potęgi. Jeżeli mamy na przykład a do potęgi n razy a do potęgi m, czyli zobaczcie, jeżeli mnożymy liczby o takich samych wykładnikach, o takich samych podstawach, a o innych potęgach, no to my musimy te potęgi do siebie dodać, ok? Czyli mamy a do potęgi n plus m, natomiast jeżeli mamy dzielenie, czyli to jest coś bardzo, bardzo podobnego, a do potęgi n przez a do potęgi m, oj, tutaj ta m mi nie wyszła, do potęgi m, to będzie a do potęgi n minus m. To jest bardzo, bardzo łatwe do zapamiętania, kochani, że jeżeli mamy mnożenie liczb po takiej samej podstawie, to my te potęgi dodajemy, a jak jest dzielenie, no to my te potęgi odejmujemy. Bardzo, bardzo łatwe. Zaraz będziemy to wykorzystywać w praktyce. Jeżeli chodzi o jeszcze jeden wzorek, a do potęgi n i to jeszcze do potęgi m, czyli mamy jakby liczbę do potęgi i to jeszcze do potęgi, to my to musimy wymnożyć a do potęgi n razy m. Dobrze? Pamiętajcie o tych trzech wzorkach, będziemy z nich dzisiaj wykorzystywać. Tak, DJ Adam, tak, są żniwa, oczywiście. Ile zadanek? Oj, nie liczyłam, nie wiem. Jest kilka zadań i kilka przykładów, dobrze? Czy myślę, że egzamin ósmoklasisty będzie trudny? Kochani, maturka była taka normalna, nie była ani banalna, ani nie była jakaś tragicznie trudna, była taka normalna, więc wydaje mi się, że egzamin ósmoklasisty też będzie podobnego stopnia trudności.
z maturki ekspert 13 punktów. Oj, jakby był jeden więcej, to by było cudownie, bo od 14 się zdaje, dlatego tak mówię. Czy będą kąty 30-60? Na dzisiejszym live'ie nie, ale były na poprzednim live'ie w geometrii, tak? To możesz sobie zobaczyć poprzedni live. Okej, dobrze. Okej, czyli robimy ten przykład. Zobaczcie, żeby zrobić takie działanie, musimy sprowadzić wszystko do tej samej podstawy, dobrze? No bo zobaczcie, te wszystkie wzory, które Wam wypisałam, działają tylko wtedy, kiedy mamy tą samą podstawę potęgi. Czy oś liczbowa będzie na egzaminie? Tak, będzie oś liczbowa. Czyli mamy 3 do potęgi 12. Zauważcie proszę, że na przykład 9 i 27 też możemy zapisać za pomocą trójki. Zawsze wybierajcie tą najmniejszą liczbę, bo najłatwiej się to wykonuje. Dobrze? Czyli zamiast 9 możemy napisać, tu jeszcze dzielenie, że to jest 3 do potęgi drugiej, to będzie nasza 9, czyli to jest inaczej mówiąc 9 i jeszcze do potęgi 7, czyli to jeszcze do potęgi 7, zobaczcie, to jest ta 7. Razy 27 i 27 również zapisujemy jako 3 do jakiejś potęgi. 27 to jest 3 do potęgi trzeciej, czyli również możemy sobie na różowo pomalować i to jeszcze do potęgi drugiej. I teraz, kochani, korzystamy z tego wzoru, że jeżeli jest potęga do potęgi, to te potęgi ze sobą mnożymy. Bardzo, bardzo łatwa rzecz. Czyli zapisujemy 3 do potęgi 12 podzielić na 3 do potęgi 2 razy 7, to będzie 3 do potęgi 14, razy 3 do potęgi 3 razy 2, to będzie 3 do potęgi 6. Czyli 3 do 12 i teraz jeżeli dzielimy, czyli mamy 3 do 12 podzielić na 3 do 14, to te potęgi musimy od siebie odjąć. Czyli będzie to 3 do potęgi 12 minus 14, to będzie, uwaga, minus 2, razy 3 do potęgi 6. Teraz musimy to do siebie dodać, bo jest mnożenie, czyli będzie 3 do potęgi minus 2 plus 6, to będzie 3 do potęgi 4. No i kochani, w zależności od tego, jaka byłaby odpowiedź w testowych zadaniach, czy 3 do potęgi czwartej, czy też 81, czyli to wyliczone, no taką byśmy zaznaczyli. Na tym live będą tylko potęgi, tylko potęgami się będziemy zajmować. Różne typy zadań, ale ogólnie będą one poświęcone tylko potęgom. Witaj, Wiktor. Dzień dobry, Wiktoria. Czy może być 9 do potęgi drugiej? Tak, oczywiście. Pamiętajcie, 3 do potęgi czwartej to jest też to samo, co 9 do potęgi drugiej i to jest to samo, co 81. Dlatego mówię, że może być każda z tych czterech odpowiedzi na egzaminie i no jaka będzie, taką byście zaznaczyli. Dobrze? Super plusik, bardzo się cieszę. Agnieszka, oczywiście, mam nadzieję, że nic się nie zmieni, za rok też będą live'y. Witaj, Michael, Kajszu, super, witajcie. Kolejny przykład, może nie będę tych wzorków Wam jeszcze zasłaniać, żebyście też je tutaj widzieli, mogli jeszcze przepisać. Zobaczcie, mamy tak, 125, mamy 25 i mamy 400. Więc spróbujmy na przykład 125 i 25 zapisać za pomocą piątki, no bo póki co no nie możemy nic z tym zrobić. Zobaczcie, nie potrafimy podzielić tego w jakiś taki normalny sposób, dobrze? Więc zamiast 125 możemy zapisać, że jest to 5 do potęgi trzeciej, czyli 125 zapisujemy jako 5 do potęgi trzeciej, a później to jeszcze do potęgi czwartej. Bardzo dziękuję, Dawid. W drugim chyba 5 do potęgi czwartej, w drugim, nie wiem o co chodzi w drugim. Dobra, jeżeli chodzi o 25 do potęgi trzeciej, to będzie 5 do potęgi drugiej, czyli 25 zapisujemy jako 5 do potęgi drugiej i to jeszcze do potęgi trzeciej i mnożymy to razy, uwaga, mamy 400 i to 400, gdyby zapisać za pomocą ułamka zwykłego, to byłoby 400, a po skróceniu, zobaczcie, mamy 1/25, czyli mnożymy razy 1/25. Karolina, dzień dobry, małe spóźnienie. Tak, nic Cię nie ominęło, możesz sobie przewinąć, to nie jest lekcja, że trzeba być punktualnie, chociaż można, warto, ale jak coś, zawsze można sobie cofnąć naszego live'a i sobie wrócić.
30 punktów z matury. Mirek, wow, bardzo dziękuję, gratulacje, świetnie. Będzie oczywiście zapis naszego dzisiejszego live'a, oczywiście, że tak, super. Gratulacje, Mirek, że zdałeś tak ładnie, z takim ładnym wynikiem. 5 do potęgi, 3 razy 4 to będzie 12. 5 do potęgi w mianowniku, 2 razy 3 to będzie 6. I to jeszcze razy 1/25. Zobaczmy. Mamy teraz tutaj dzielenie potęg, czyli jeżeli jest dzielenie potęg, to my musimy te potęgi od siebie odjąć. Czyli mamy 5, może tutaj, 5 do potęgi, 12 minus 6 to będzie 5 do potęgi 6. Razy 1 przez 25, a teraz zobaczcie, że możemy 25 też zapisać jako 5 do jakiejś potęgi. Czyli na przykład, jeżeli zapiszemy to jako 5 do potęgi drugiej, to zobaczmy, 25 to jest 5 do potęgi drugiej, teraz możemy tą piątkę do potęgi szóstej dać do licznika. Bo pamiętajcie, że 5 do potęgi szóstej to jest 5 do potęgi szóstej przez 1. Do każdej liczby całkowitej możemy do mianownika dać jeszcze jedynkę. Kochani, na wszystkie pytania niepotęgowe odpowiem po live, dobrze? Żeby tu nie robić sobie zamieszania. Czyli mielibyśmy 5 do potęgi szóstej przez 5 do potęgi drugiej. No i zobaczcie, możemy teraz, mamy odejmowanie liczb, możemy odjąć te potęgi od siebie. Czyli byłoby to 5, 6 minus 2 to będzie 4, pięknie, 5 do potęgi czwartej, oczywiście Gosia, Twojego niku nie przeczytam, Van Tunklam, może końcówkę przeczytam. I tutaj pisały osoby już wcześniej oczywiście, że Huncik też pisał, Alicja, bardzo dobrze, Michalina, jak to można było wcześniej zrobić. Pięknie, bardzo, bardzo ładnie. No i znowu, kochani, mogą być różne odpowiedzi. Albo w odpowiedzi testowej byłoby 5 do potęgi czwartej, albo byłoby świetnie Kinga, albo byłoby wyliczone te 5 do potęgi czwartej, czyli 625, albo byłoby na przykład 25 do potęgi drugiej. Pamiętajcie, że to wszystko jest to samo i w zależności od tego, jaka byłaby odpowiedź, no to musielibyśmy zaznaczyć. Pięknie, Marlena, super, ok. Czyli to Wam nie sprawia żadnego problemu. Dziękuję bardzo, Dyfek, dobrze czytam. Kolejny przykład, troszeczkę trudniejszy, chciałam Wam tak troszkę coraz bardziej utrudniać. Mamy tak, 10 do potęgi 9 podzielić na 5 do potęgi 2 razy 5 do potęgi 7 przez 2 do potęgi 6. Więc na samym początku musimy pomnożyć te potęgi razy siebie, czyli my już wiemy, jakim wzorem to robić, czyli piątkę przepisujemy, a potęgi do siebie dodajemy, tak? Czyli mamy 10 do potęgi 9 podzielić na 5 do potęgi 2 plus 7 to będzie 9 przez 2 do potęgi 6. No i teraz zobaczmy, w liczniku mamy taką sytuację, że mamy te same potęgi tym razem, ale inne podstawy potęgi. Jeżeli mamy taką sytuację, to możemy, zobaczcie, zrobić taką magiczną rzecz, że bierzemy to w nawias, 10 dzielimy przez 5, a tą potęgę, która jest identyczna, czyli w tym wypadku potęgę 9, zapisujemy za nawiasem. I takie coś, takie działanie możemy wykonać tylko jeżeli jest mnożenie albo jest dzielenie. Dobrze? Tak jak w naszym przypadku. I to będzie przez 2 do potęgi 6. Widzę, że już zapisujecie wyniki, że 2 do potęgi 3. Ok, już zaraz sobie sprawdzimy, czy faktycznie to będzie tyle. 10 przez 5, czyli wykonujemy to działanie, to będzie po prostu 2. 2 do potęgi 9 przez 2 do potęgi 6. Oczywiście odejmujemy od siebie te potęgi. Mamy 2 do potęgi 3. Pięknie, bardzo, bardzo ładnie. Franek, Anonymous, Bagata, Michalina, Gosia, Małgorzata, Wastper, Dave, Marlena, Michael, Kinga, Wiktor, Goliat. Super! O, Goliat, co tu robisz na maturce, skoro ty już pisałeś maturkę? I znowu, kochani, może być albo 2 do potęgi 3, świetnie, Kajetan, DJ Max, super, albo 8, tak? I mogą być różne warianty, po prostu wybieracie tą odpowiedź, która jest w odpowiedziach w ABCD. I tutaj może Was to zaskoczyć, 8 do potęgi 10 podzielić na 14, na 4 do potęgi 14, a zwiedzasz sobie, okej, okay, no to pozdrawiamy Cię serdecznie. Tak, Wiktoria, pięknie. Jaki będzie tutaj wynik? Zobaczcie. O, świetnie.
Już ktoś napisał wynik, bo w czym tutaj polega trudność? Mamy ósemkę i mamy czwórkę, ale okazuje się, że świetnie trzeba zrobić podstawę 2. Nie możemy zrobić podstawę 4, no bo zobaczcie, ósemkę nie przedstawimy jako 4 do jakiejś potęgi, ok? No bo 4 do potęgi na przykład drugiej to już jest 16, tak? Więc ósemkę i czwórkę musimy przedstawić za pomocą jeszcze mniejszej liczby, za pomocą dwójki, jak tutaj świetnie podpowiadają osoby na czacie. Świetnie. Czyli zamiast ósemki możemy napisać, że będzie to 2 do potęgi trzeciej, czyli to jest ósemka, i to jeszcze do potęgi dziesiątej, no bo ta potęga dziesiąta już tam była, podzielić na. No i teraz zamiast czwórki możemy napisać, że jest to 2 do potęgi drugiej, to jest nasza czwórka, i to teraz do potęgi 14, czyli mamy. Oczywiście te potęgi ze sobą mnożymy, tak jak robiliśmy to już wcześniej, tak? Tak, to jest ósma klasa, oczywiście. Dzisiaj to było na maturze. No, podobny był przykład, można tak powiedzieć, że też było coś z potęg. Czyli mamy 2 do potęgi 3 razy 10, czyli 2 do potęgi 30. Dzielimy przez 2 do potęgi, to również ze sobą mnożymy, czyli 2 do potęgi 28, czyli mamy 2 do potęgi drugiej. No i oczywiście możemy policzyć albo 2 do potęgi drugiej, albo 4. Nie ma żadnego znaczenia. Jaka byłaby odpowiedź na maturze, taką byśmy zaznaczyli. 5 do potęgi czwartej to 25, do której potęgi, jak to policzyć? Okej, Basia, świetny, świetny pomysł, świetne pytanie. Basia ma pytanie, 5 do potęgi czwartej to jest, jak to zamienić na 25. Pamiętajcie, że 5 do potęgi czwartej możemy rozpisać na 5 do potęgi drugiej i to jeszcze do potęgi drugiej, prawda? No bo 2 razy 2 to będzie 4. I my możemy niejako użyć tą pierwszą potęgę 2, czyli 5 do potęgi drugiej, no i z tego wychodzi nam 25 do potęgi drugiej. W taki sposób możemy to wykonać. Ok? Powiedziałam na maturze, bo tutaj jest Goliat jest z matury i też mówił, że coś takiego podobnego było na maturze. Kochani, jakbyście zobaczyli arkusz maturalny, to niektóre zadania potrafilibyście zrobić z Waszą wiedzą do egzaminu ósmoklasisty. To nie jest tak, że na maturze jest całkowity kosmos i nie wiedzielibyście, jak to wykonać. Niektóre zadanka Wy już umiecie robić, nawet ucząc się do egzaminu ósmoklasisty, dobra? Kolejny przykładzik, czyli pamiętajcie, jak to możemy wykonać. 27 do potęgi 8 podzielić na 9 do potęgi 10. I tu jest również taka sytuacja, że nie sprowadzimy do podstawy 9. No bo zobaczcie, jeżeli chodzi o 27, no to nie jest 9 do jakiejś potęgi, dobrze? Czyli 27 możemy zapisać tylko jako, świetnie, tutaj Dewcio, Karolina podpowiadają, Anonymous, pięknie, Franek, super, super, pięknie, do trójki, oczywiście, że tak, czyli jak widzicie taką sytuację, to musimy to rozbić jeszcze na mniejszą podstawę, bardzo, bardzo dobrze, tak, to nie jest matura, oczywiście maturzystom daje już spokój, przynajmniej na poziomie podstawowym, teraz jeszcze walczymy tylko z rozszerzeniem. Tak, po maturze wszystko jest piękne, oczywiście, że tak. Czyli 27 zamieniamy na 3 do potęgi trzeciej i to jeszcze będzie do potęgi 8, dzielimy na i zamiast 9 zapisujemy 3 do potęgi drugiej, to będzie nasza 9 i to jeszcze do potęgi 10, czyli, panie Żuku, bardzo proszę, bardzo się cieszę, Bary, bardzo dziękuję, bardzo się cieszę, że zdałeś, super, świetnie, mega się cieszę. Live z matury rozszerzonej, tak, będzie w piątek live i później jeszcze też będą live'y przed maturką. No i teraz, kochani, 3 razy 8 mnożymy, czyli mamy 3 do potęgi 24, podzielić na 3 do potęgi 2 razy 10, to będzie 3 do potęgi 20, czyli mamy 3 do 24 podzielić na 3 do 20, wiemy, że jeżeli jest dzielenie, to my musimy odejmować te potęgi od siebie, czyli 3 do potęgi czwartej, czyli też coś takiego, co wyszło nam w tych pierwszych działaniach, pięknie, Ola, super, Sandra, Klaudyna, pięknie, pięknie, super. Mhm. Okej. Okay. Sel, czy pani zdała maturę? Nie, wiesz co, nie zdałam. Tak tylko Wam jakby tutaj Was uczę, a sama nie zdałam. Gdyby można było na egzamin zabrać kolory, no tak, byłoby łatwiej, ale zobaczcie, możemy po prostu, możemy chociażby tutaj się uczyć, a na egzaminie, no, radzić sobie bez jakoś, tak?
Okej. Jeżeli chodzi o kolejny przykład, możecie mieć takie zadanie: zapisz odpowiedź w postaci potęgi liczby 2. No i jeżeli mamy taką sytuację, zobaczcie, mamy 5 do potęgi, 4 do potęgi 5 plus 4 do potęgi 5, to musicie podejść do tego w ten sposób, że będzie to jedna sztuka czwórki do potęgi 5 plus jeszcze jedna sztuka, czyli mamy tego, zapiszę Wam, 4 do 5 plus 4 do 5, 2 razy 4 do potęgi 5, prawda? Jeżeli ktoś tego nie widzi, Dawid, to pytanie jest na każdym live'ie, odpowiem po live'ie, dobrze? Jak już skończymy robić zadania. X plus x, tak sobie to skojarzcie. Jeżeli mamy 1x plus drugi x, to będzie 2x. I podobnie u nas, tak? Jeżeli mamy 4 do potęgi piątej plus 4 do potęgi piątej, to jest 2 razy 4 do potęgi piątej, ok? No i teraz musimy zamienić czwórkę na dwójkę, czyli to już jest takie łatwe. Mamy 2 razy 4, to jest 2 do potęgi drugiej i to jeszcze do potęgi piątej, czyli czwórkę zapisujemy jako 2 do potęgi drugiej i mielibyśmy 2 razy 2 do potęgi, a 2 razy 5 to będzie 10, czyli 2 do potęgi 11, no bo pamiętamy, że tutaj jeżeli jest sama dwójka, to jest inaczej potęga pierwsza, ok? Czyli pięknie, tak jak pisaliście już na samym początku, 2 do potęgi 11, to jest właściwa odpowiedź, świetnie. Wyrażenia algebraiczne nie dzisiaj na pewno, ale będą. Tak, zrobię live dzień przed egzaminem oczywiście, no i zrobię też live po egzaminie, żebyśmy też wiedzieli, jakie są prawidłowe odpowiedzi. Czy byłam lub jestem policjantką z zawodu nabytego? Nie, a skąd taki pomysł? Czy nie powinien być nawias 2 razy 4? Nie, nie powinien być, nie ma żadnego znaczenia. Tutaj, w sensie tutaj, czy powinien być nawias? Jeżeli dasz, to też nie jest błąd, ale nie musi być tutaj nawiasów. Na ile zdałam maturę? Zdałam na 72% rozszerzenia. Za moich czasów nie pisało się podstawy, jeżeli się pisało rozszerzenie. Dzień przed egzaminem, czy odpuścić? Nie, ja bym dzień przed egzaminem powtórzyła, ale poszła spać odpowiednio wcześnie, żeby się wyspać. Kiedy będą bryły? Bartłomiej, bryły już były na samym początku. Nasz chyba pierwszy live dla ósmoklasistów był z brył. Także zobacz sobie na moim kanale, wszystkie live'y są zapisane, więc to by Ci się przydało. Możesz sobie odtworzyć. Teraz bardzo podobne zadanie. Zapisz odpowiedź w postaci potęgi liczby 3. No i znowu, kochani, musimy mieć bardzo podobne myślenie. Jeżeli byśmy dziewiątkę do potęgi siódmej zapisali jako x, to mielibyśmy, zobaczcie, jakby tak w myśleniu troszkę sobie zmienimy, byłoby x plus 2 razy x. No i jeżeli mamy jednego x-a plus jeszcze 2 x-y, no to w sumie mielibyśmy 3 x-y, prawda? Czyli skoro tutaj byłyby 3 x-y, to możemy zapisać, że to będzie 3 razy ta dziewiątka do potęgi siódmej. Czyli byłoby to równa się 3 razy 9 do potęgi siódmej. I jak mamy już takie coś wykonane, no to teraz możemy dziewiątkę zapisać za pomocą trójki. Czyli 3 razy, zamiast dziewiątki zapisujemy 3 do kwadratu i to jeszcze do potęgi siódmej, czyli to będzie 3 do potęgi pierwszej razy 3 do potęgi czternastej. To będzie 3 do potęgi 15. Super, pięknie, anonimus, 3 do potęgi 15. Okej, patrzę Wasze komentarze. Dziękuję, Juliusz. Czy poleca Pani inne kanały, czy tylko swój? Wiecie co, kochani, każdy musi zobaczyć, co dla niego jest w porządku, tak? Są różne style przekazywania wiedzy, oczywiście jest mnóstwo kanałów do egzaminu ósmoklasisty, które uczą, więc każdy musi wybrać to, co jemu pasuje, jak ktoś przekazuje wiedzę i tyle po prostu. Czy polecam? Jest mnóstwo bardzo wartościowych kanałów, więc kochani, oglądajcie. Świetnie, bardzo się cieszę. Czy zrobię arkusz z próbnych 2021? Ola jest na kanale. O, już od razu, jak się pojawił ten arkusz, to wykonałam do niego taki tekst chyba. Jeszcze myślę, czy to była matura, czy to egzamin ósmoklasisty, ale myślę, że robiłam ten arkusz i że jest na kanale. O, safety, jest, super, dziękuję Ci bardzo. Jest na kanale.
Okej, Karolina, bardzo się cieszę. Ile już było live'ów? To jest nasz czwarty live do egzaminu ósmoklasisty. Jakie pani pisała rozszerzenia? Jeszcze z angielskiego. Live'ów było 4. Tak, jestem nauczycielką matematyki, dokładnie. Okej, kolejne zadanie, kolejny typ zadania, troszkę pomniejsze. Uporządkuj liczby A, B, C, D w kolejności od najmniejszej do największej. Czyli zobaczcie, musimy wyliczyć te liczby i uporządkować, co będzie najmniejsze, co będzie największe. Ile jeszcze nam live'ów zostało? Nie wiem, chciałabym przerobić wszystkie działy. No myślę, że ze 3 live'y zrobimy co najmniej, plus taki powtórkowy dzień przed egzaminem na pewno. Okej, jeżeli chodzi o podpunkt A, musimy wyliczyć te liczby, tak? A to jest minus 2,1 druga do potęgi drugiej. Pamiętajcie proszę, że jeżeli mamy potęgowanie takich liczb mieszanych, to musimy zapisać tylko ułamek niewłaściwy. Czyli minus 2,1 druga zapisujemy najpierw jako, napiszę tutaj A równa się, jako ułamek niewłaściwy, czyli mnożymy 2 razy 2 plus 1, to będzie minus 5 drugich, no i to potęgujemy do potęgi drugiej. No i pamiętajcie proszę, że jeżeli mamy parzystą potęgę, a liczba jest ujemna, to wynik będzie zawsze dodatni. Czyli już na plusie zapisujemy 25 czwartych i możemy wyłączyć z całości, będzie to 6,1 czwarta. Jeżeli chodzi o podpunkt B, to będzie... Może o liczbę B, minus 2,1 trzecia, czyli znowu robimy 2 razy 2 plus 1, to będzie 5 drugich na minusie i to do potęgi trzeciej. No i zobaczcie, jeżeli mam potęgę nieparzystą, a liczba jest ujemna, to wynik dalej będzie ujemny, czyli mamy minus 5 do potęgi trzeciej, to będzie 125, 2 do potęgi trzeciej, to będzie 8. No i musimy teraz to wyliczyć. Ile razy się mieści ósemka w 125. 8 razy 15 to będzie 120. Jeszcze tylko sprawdzę, żeby nie wprowadzić Was w błąd, bo dzisiaj po tej maturce tak, zgadza się. Czyli mamy, zobaczcie, minus 15 całych i jeszcze zostaje nam 5 ósmych. To będzie nasza odpowiedź. Dziękuję bardzo. O, ziom z Podlasia, to słyszałam, że tam szybciej znają wyniki z matur, tak? Okej, okay. Małgorzata pisze odpowiedź, że chyba C, D, A, B. Super, zaraz zobaczymy. Mamy teraz C. Minus 2 do potęgi piątej, czyli po prostu potęgujemy, zobaczcie. Minus 2 do potęgi piątej to będzie minus 32. Pięknie, Andzia Gandzia, super. Czyli to jest minus 32. I mamy jeszcze D, że to jest minus 1,2 do potęgi drugiej. Bardzo dobrze, Andzia Gandzia. Gdybyśmy nie mieli kalkulatora, bo na egzaminie oczywiście nie możemy mieć, to warto zamienić to na ułamek niewłaściwy, zwykły. Czyli to byłoby 1,2. Zobaczmy, 1,2 równa się 1,1. Co pani myśli o przeciekach z matury? Wiecie co, ja dopiero tak naprawdę wkroczyłam do życia, bo miałam tego live'a na maturze, więc dopiero coś tam usłyszałam o tych przeciekach. No przykro, że tak się dzieje, no bo niektórzy uczciwie walczą o punkty, a niektórzy sobie radzą inaczej. No ale ktoś za te przecieki jest odpowiedzialny, tak? Więc no nie wiem, co o tym myśleć. Na pewno dobrze by było, gdyby było uczciwie, żeby każdy miał równe szanse, tak? Czyli D to będzie minus 6 piątych do potęgi drugiej. Znowu potęgujemy licznik, potęgujemy mianownik, czyli mamy 36 25. I przypominam, że tu będzie wynik dodatni, bo mamy minus przed liczbą i potęgę parzystą. Czy przecieki były dobre? Widziałam tylko jedno zdjęcie, no i widziałam wyniki, które faktycznie się pojawiały, ale nie sprawdzałam wszystkich, więc nie mam pojęcia, czy było dobre, czy nie. Niektóre odpowiedzi na pewno były dobre, bo pamiętam z odpowiedziami, jakie sama jak rozwiązywałam maturę, że też takie dzisiaj były, tak? Więc niektóre były ok. No nie wiem, 1,11. Czy wszystkie były dobre? Też nie wiem. Czyli kochani, dlaczego minus 32? No bo minus 2 do potęgi piątej, jeżeli minus 2 mnożymy razy siebie pięciokrotnie, to wychodzi minus 32, ok?
No i mamy, zobaczcie, takie cztery liczby. Musimy je poukładać od najmniejszej do największej. Najmniejszą liczbą jest minus 32, czyli najmniejsze jest C. Później mamy kolejną mniejszą, ale większą niż C, to będzie B. Następnie mamy D i następnie mamy A. C, B, D, A. Świetnie, Suli, Suli... Suli, Sulica, Dave też świetnie. C, B, D, A. Świetnie, Ola. Bardzo, bardzo dobrze. Okej. Nie myślała Pani, żeby odpalić donate i sobie dorabiać pieniążki? Myślę, że nie ma takiej potrzeby. Odnośnie pytań do matury, to może po live, dobrze? Okej. Dlaczego D, a później A? No bo D to jest jedna cała, a A to jest sześć całych, tak? Czyli A to jest więcej niż jeden, tak? Dobrze. Kolejne zadanko. Ile razy liczba 4 do potęgi 9 jest większa od liczby 2 do potęgi 15? Zobaczcie, że ile razy liczba 1 jest większa niż druga? Jak to zrobić? Musimy podzielić. Czyli mamy 4 do potęgi 9 przez 2 do potęgi 15. Jeżeli chodzi o to, która liczba jest większa, która mniejsza, no to właśnie robimy to w ten sposób. Równa się... Dewcio, o, widzę, że kursy się dobrze sprzedają. Nie wszystko się robi dla pieniędzy, ok? Może na tym pozostańmy. 4 do potęgi 9, czwórkę możemy zamienić na 2 do potęgi 2, no bo zobaczcie, w inny sposób nie możemy tego wykonać, ok? Czyli 4 do potęgi 2 i do potęgi 9 przez 2 do potęgi 15. To będzie 2 do 18 przez 2 do potęgi 15. No i teraz widzimy, że aby podzielić te liczby, musimy przepisać dwójkę, natomiast te potęgi od siebie odjąć. Czyli 18 minus 15 to będzie 2 do potęgi trzeciej. Świetnie, Justyna. No i albo zostawiamy w ten sposób, albo liczymy, że to jest 8. Pamiętajcie, że pytanie było, ile razy ta jedna liczba jest większa od drugiej. Pięknie, pięknie 8. Super. Dokładnie tak, że 8 razy. Uwaga, nie 3 razy, tylko 8 razy, bo 2 do potęgi trzeciej. Tak, ziom z Podlasia, takie osoby są, co jeszcze na tym świecie, że chcą robić coś z serca, nie dla pieniędzy. No tak, oczywiście jest mnóstwo takich osób. Większość osób, które nagrywają na YouTube, robią to z serca, bo to lubią, jeżeli chodzi o nauczanie, więc tak mi się wydaje przynajmniej. Super, piszecie, że 8, bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Okej, czy coś dla Was jeszcze wymyśliłam? Nie, kochani, to było ostatnie zdanko, które dla Was wymyśliłam. Tak jak mówię, procenty, potęgi to jest naprawdę taki fajny temat, taki luźny. Czy macie jakieś pytanka odnośnie potęg? Czy coś jeszcze mogę Wam doradzić? Czegoś nie jesteście pewni? Pamiętajcie po prostu, aha, jeszcze jedna rzecz, o której warto pamiętać, jeżeli macie minus 3, zapomniałam zrobić takiego przykładu, do potęgi drugiej i minus 3 do potęgi drugiej, to nie jest to samo. Zobaczcie, pamiętajcie, że jeżeli macie nawias, to podnosimy całą liczbę do kwadratu, a jeżeli nie ma nawiasu, no to tylko trójkę podnosimy do kwadratu bez tego minusa. Czy będą live'y dla studentów? Nie, dla studentów nie będzie live'ów. Patrzę jeszcze na Wasz komentarz. Jeszcze kilka przykładów? Okej, dobrze, zrobimy. Czy będzie dziś live maturalny? Nie, live maturalny już dzisiaj był. Rozwiązywanie maturek. Tak, świetnie. Tak, ten live będzie zapisany. Zobaczcie, jeżeli chodzi o ten pierwszy przykład, to do potęgi podnosimy tylko trójkę, czyli minus zostaje, mamy minus 9, a jeżeli chodzi o nasz drugi wynik, to minus trójkę podnosimy do potęgi drugiej, czyli mam po prostu 9. Będzie liczba dodatnia, czyli 9. Tak, możecie dawać łapki w górę, oczywiście. Komu się podoba, jak tłumaczę, dawajcie łapki w górę. To pomaga mi zwiększać zasięgi, więc większej ilości osób mogę pomóc. Więc bardzo mi na tym zależy. Jeżeli chcecie, to bardzo, bardzo proszę. Czy 80% to jest możliwy wynik? Nie rozumiem pytania. Oczywiście, że jest możliwy. Czemu by nie? Czy będą na egzaminie minusowe potęgi? Potęg nie będzie minusowych, natomiast będą liczby ujemne, tak?
Okej, okay. No i podobnie na przykład mielibyśmy minus 2 do potęgi czwartej i minus 2 do potęgi czwartej. Zobaczcie, tutaj również, jeżeli minus 2 nie jest w nawiasie, tylko jest po prostu minus z przodu, to ta potęga czwarta dotyczy tylko dwójki, czyli minus przepisujemy i to będzie 2 do potęgi czwartej, czyli 16. Super, Michael, cieszę się bardzo. A minus 2 do potęgi czwartej to już będzie potęgujemy z minusem, czyli to będzie 16 na plusie. Dzisiaj zadań z treścią nie będzie, bo rzadko kiedy spotyka się zdania z treścią. Okej, okay. Kajetan nie do końca jest tak, jak mówisz, że pierwiastek z 9 to 3 i minus 3. Blisko, ale niestety nie. Po podniesieniu do potęgi z minusem to wychodzi zwykła liczba, wychodzi liczba odwrotna. Estymatory i przedziały ufności. Na egzaminie ósmoklasisty. Tak. Tak, pokażcie maturzystom, że jest Was trochę, chociaż chyba maturzystów z dzisiejszego live'a nie przebijecie. Było chyba 2300 łapek w górę, pamiętam na live'ie, także było mnóstwo. Ale jak napiszecie egzamin ósmoklasisty, to po egzaminie możecie też ich przebić. Mam nadzieję, że ich przebijecie. Dlaczego minus 2 do potęgi czwartej to jest minus 16? Dlatego, że minus nie jest w nawiasie, nie potęgujemy minusa. Minus zostaje, zobaczcie, tak jak tutaj. Minus sobie zostaje, a potęgujemy tylko 2 do potęgi czwartej i to będzie 16. Nie uczę, kochani, w podstawówce, nie uczę w szkole. Pierwiastek z 9 to 3 lub minus 3. Nie, kochani, to tak nie działa. Jeżeli mamy, to ale to będzie dopiero w szkole średniej, nie chcę Was teraz tutaj zamęczać tym. Jeżeli na przykład x kwadrat równa się 9, to wtedy x może być równy 3 lub x może być równy minus 3. Ale to nie znaczy, że pierwiastek z 9 to jest 3 lub minus 3. Tu dochodzi jeszcze wartość bezwzględna, ale to dopiero już w szkole średniej, w technikum, czy tam w liceum. Co pani studiowała? Studiowałam cztery kierunki studiów, więc studiowałam różne rzeczy, nie tylko matematykę. Czy za usunięcie niewymierności z mianownika odejmują punkty? Tak, musi być w najprostszej postaci wszystko zapisane. Live po egzaminie, o której będzie, jak tylko pojawi się arkusz. Nie wiem, czy do 13, 14, napiszę wam na pewno. O, jeszcze możemy zrobić takie zadanie, świetnie, dziękuję Dave, że to robiliśmy też z maturzystami wczoraj akurat. Jaka będzie ostatnia cyfra liczby? Na przykład, jeżeli mamy 2 do potęgi 147, to jaka będzie ostatnia cyfra tej liczby, dobrze? Jaka będzie ostatnia cyfra tej liczby? Czyli macie jakąś liczbę do jakiejś dużej potęgi, no i musimy wyliczyć ostatnią cyfrę tej liczby. Już patrzę tylko na Wasze komentarze. Tak, właśnie robimy to zadanie. Okej. Czy włada Pani angielskim? Coś tam władam, pewnie, że tak. Jak wyprowadzić całości przez znak pierwiastka? Kochani, o pierwiastkach będzie jeszcze live, dobrze? O pierwiastkach będzie live, więc to jeszcze będzie. Okej, zrobimy sobie takie zadanko jeszcze. Bardzo fajnie, że podpowiedzieliście. Zobaczcie, jak to wykonujemy. Wypisujemy kolejne potęgi dwójki, czyli mamy 2 do potęgi pierwszej, to oczywiście jest 2, 2 do potęgi drugiej 4, 2 do potęgi trzeciej to będzie 8, 2 do czwartej 16 i wypisujemy tak aż do momentu, kiedy nie zauważymy, że te cyferki się powtarzają. 2 do potęgi piątej to będzie 32 i uwaga, 2 do potęgi szóstej to będzie 64. I możemy zauważyć, że te cyfry na końcu powtarzają się co 4. Zobaczcie, mamy 2, 4, 8, 6 i znowu 2, 4 i byłoby 8, 6 i tak dalej, i tak dalej. I teraz, jeżeli chcemy zobaczyć, jaka będzie ostatnia cyfra, co będzie na końcu, jeżeli mamy potęgę 147, to musimy 147 podzielić na, uwaga, na
Na cztery, ponieważ co cztery ten cykl cały się powtarza. Dobrze? Więc dzielimy to przez 4 i teraz uwaga, nie jest to takie zwykłe dzielenie, ale jest to dzielenie z resztą. Czyli myślimy, ile razy czwórka mieści się w 147, wiemy, że w 144 czwórka się mieści 36 razy, czyli byłoby to 36 i reszta jeszcze 3. Bo 4 razy 36 to jest 144, jak mamy 147, to będzie jeszcze reszta 3. No i teraz już jest bardzo łatwo, bo jeżeli mamy resztę 3, to będzie to samo na końcu, co przy dwójce do potęgi trzeciej, czyli mamy ósemkę na końcu. Tak jak pisaliście, pięknie Karolina, tam jeszcze Gosia, super, parę osób pisało, Mateusz, że będzie ósemka na końcu, Franek i kilka jeszcze innych osób. Czyli jeżeli reszta jest równa 3, no to ostatnia cyfra to będzie 8. I teraz uwaga, jeżeli reszta byłaby równa 1, no to ostatnią cyfrą byłoby, zobaczcie, jak mamy tutaj jedynkę, ostatnią cyfrą będzie 2. Natomiast, zobaczcie, reszta nie może być nigdy równa 4. Czyli mamy, jeżeli reszta będzie równa 0, uwaga, to wtedy będzie na samym końcu ta cyferka, co jest przy czwórce. Czyli reszta 0 to będzie 6. Ok? Antropolitańczyk, prawdopodobnie tak, ale nie jestem pewna na 100%. Prawdopodobnie, jeżeli chodziło o maturę, to jeden punkt był za dziedzinę i za coś jeszcze. Dobrze? Prawdopodobnie. Live z pierwiastków może na kolejny raz. Zobaczymy, kochani. Czemu nie może być 4 reszty? No bo jeżeli dzielimy przez 4, no to nie może być 4 reszty, ok? Jeżeli dzielimy przez 4, no to może być reszta albo 0, 1, 2, 3. Nie może być ani 4, ani więcej. Okej. Czy trudna była matura? No taka średnia, taka normalna. Nie była ani zbyt banalna, ani taka jakoś kosmicznie trudna. Była taka normalna. Jak się to nazywa? Tutaj polecenie brzmiałoby, jaka będzie ostatnia cyfra liczby, na przykład 2 do jakiejś potęgi, 3 do jakiejś takiej ciężkiej potęgi. Tak dokładnie, live'y są w środę o 17:00. No jak ktoś się nauczył, to była matura banalna, to jak ze wszystkim, tak? Jeżeli Wy się nauczycie, też maturka będzie, maturka, egzamin smoklasisty będzie banalny. Dobrze, kochani. Do której live? Właśnie kończymy, Zosiu. Dzisiaj będzie taki krótszy live. Czy może takiego typu zdanie pojawić się na egzaminie? Tak, i nawet było na jakimś egzaminie, dobrze? Która cyfra jest największa? Nie rozumiem, która cyfra jest największa do tego zadania. Czy odpowiedzi z egzaminu będą też na kanale w postaci filmów? Jeden film na jedno zadanie. Zobaczę, kochani, bo jeżeli będę robiła live'a z egzaminu, no to nie będzie filmów typu odpowiedź, film i zadanie, tak? Jeżeli będzie live, także zobaczymy. Dobrze, kochani. Tak, będzie live przed egzaminem ósmoklasisty. Dłuższy live będzie za tydzień. Ja dzisiaj... Dzisiaj taki krótki live, bo mówię, miałam taki dosyć duży live z matur, więc wiem, że nie mogłabym tak w pełni tutaj Wam poświęcić moich emocji i wszystkiego, dlatego taki krótszy dzisiaj live, chociażby te potęgi, a za tydzień o 17:00 zapraszam na taki długi live, zrobimy sobie z półtorej godzinki taki live. Co będzie za tydzień? Zobaczymy, jakiś taki fajny dział wybiorę, ok? Możecie pisać Wasze sugestie, co byście chcieli. No i taki będzie live. Która cyfra jest największa? 25. To może kolejnym razem zrobimy sobie takie zadanko. Dobrze, ankietę zrobię na YouTubie. Dobrze? Co byście chcieli mieć za tydzień? Zrobię ankietę na YouTubie. Postaram się dzisiaj albo jutro zrobić taką ankietę, więc po prostu proszę, bądźcie uważni. Live z pierwiastków, ok, piszecie pierwiastki, równania, procenty. Geometria już było, Dawid. Zdania z równaniami też już były. Dwugodzinny live, zobaczymy. Półtorej godzinki na pewno, czy dłużej, zobaczymy. Dobrze, piszecie procenty, równania. Kochani, równania już były.
Odszukajcie sobie te live zrównań, algebra, pierwiastki. Dobra. Okej. Czy będzie punkt za omegę? Chodzi o maturę 36. Wydaje mi się, że ten punkt będzie za omegę i za coś jeszcze. Że to jest za mało, żeby napisać omegę i mieć jeden punkt odnośnie pytania z matury. Jak dobrze się można przygotować? Tak, rozwiązywać zadania, oczywiście różnorodne zadania z różnych arkuszy egzaminacyjnych. No i myślę, że wtedy się można dobrze przygotować. Dobrze, kochani, dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Krótki live'ik, ale mam nadzieję, że wartościowy, że Wam się przydał i że coś z niego wynieśliście. Zapraszam na za tydzień. W międzyczasie może jakieś jeszcze filmiki nagram, więc obserwujcie proszę mój kanał. Więc do zobaczenia, kochani, i trzymajcie się do kolejnego live'a, do kolejnej środy. Trzymajcie się, dziękuję bardzo.